Dlaczego Krzysztof Hołowczyc? No, wybór Krzysztofa był naprawdę głęboką, przemyślaną kwestią i dość długo pracowaliśmy nad odpowiednim wyborem ambasadora. To nie jest sprawa prosta, można bardzo, bardzo łatwym sposobem zniweczyć wszelkie działania marketingowe. Zależało nam na wyborze osoby dojrzałej, cały czas aktywnej sportowo, mającej dobry, ciepły wizerunek medialny, która jest dobrze spostrzegana przez klientów, społeczeństwo, które odniosło jakieś sukcesy w życiu. No i wybór był oczywisty. Krzysztof Hołowczyc jako ambasador marki Atlantic. Decyzją wyboru Krzysztofa na ambasadora odświeżyliśmy trochę target i grupę docelową. To są przede wszystkim aktywni mężczyźni, którzy dążą do osiągnięcia sukcesu, podobnie tak jak Krzysztof. Ludzie biznesu, ludzie ugruntowanej pozycji społecznej. Ci wszyscy, którzy jak gdyby utożsamiają się z ekskluzywnym i eleganckim szwajcarskim zegarkiem. Ambasadorem, jak gdyby mnie też nobilituje w jakiś sposób. Także bardzo się z tego cieszę, że już kolejny rok z marką Atlantic, z zegarkami Atlantic jestem i że mogę być twarzą tego przedsięwzięcia. I dla mnie to jest bardzo przyjemne, bo jest to taki element, który na ręku mężczyzny, mówię o zegarkach, fajnie wygląda i dodaje prestiżu, jest bardzo przydatny. Nie ukrywam, że są różne propozycje z różnych stron, ale ta była naprawdę dla mnie wyjątkowa, bo bycie twarzą już w tej chwili na Europę zegarków szwajcarskich i fajnej marki, która w Polsce ma swoje miejsce, tradycje i w ogóle tradycje. Także ja nie ukrywam, że się bardzo ucieszyłem i to była dla mnie nobilitacja. To już jest drugi projekt, który realizujemy wspólnie z Jackiem Poremą, który jest jednym z najlepszych fotografików w Polsce. Co nowego ta kampania? Przede wszystkim dłuższa sesja zdjęciowa. Zeszłoroczna sesja trwała jeden dzień. W tym roku poświęciliśmy na to 3 dni. Co nowego? Przede wszystkim zdjęcia sportowe, zdjęcia agresywne, zdjęcia z autami, czyli to, gdzie Krzysiek czuje się najlepiej, gdzie się odnajduje. Jeden dzień sesji zdjęciowej na olsztyńskiej Starówce, bardziej kameralnie, casualowo. No i dzisiaj Warszawa, bardziej biznesowo, elegancko, klasycznie, takim jak naprawdę jest Atlantic. Dokładnie rok temu, jakoś zdaje się rok albo półtora, była pierwsza jakby sesja i był pomysł, żeby Krzysztof został jakby twarzą marki Atlantic. I szczęście padło na mnie, że jakby ja będę miał przyjemność to fotografować. No i po roku jakby działamy dalej, jakby tworzymy nowe obrazy i powstają nowe pomysły związane z Krzysiem i z tą firmą. Mam tą przyjemność, że pracuję naprawdę z bardzo dobrym, profesjonalnym zespołem i atmosfera jest bardzo fajna, nie ma takiego ciśnienia, nie ma czegoś takiego, że musimy to zrobić albo coś nam ucieka. To jest bardzo fajne, a jak się patrzy na później efekty pracy, to przekracza to w ogóle wyobrażenie, że można coś tak artystycznie i w taki fajny sposób przekazywać. Krzysztof jest tak cudowną osobą i tak normalną osobą, że jakby to wszystko chcemy, ja jakby staram się pokazać i bez żadnych fajerwerków w obrazie, więc te zdjęcia będą normalnymi zdjęciami pokazującymi Krzysztofa w różnych sytuacjach, w różnej jakby gdzieś tam jego energii. Też w tamtym roku nie wykorzystywaliśmy tego, w tym roku dziś wykorzystaliśmy jego strój sportowy, kombinezon sportowy i w Olsztynie robiliśmy zdjęcia przy samochodzie jego. Więc jakby dla mnie najważniejsze będzie wyciągnięcie jakby z niego tej jego normalności, cudownego uśmiechu
i tej całej pozytywnej energii, którą ma w sobie. Przede wszystkim my jesteśmy już sprawdzonym teamem. Rok temu wpadliśmy na pomysł, żeby Jacek nam pomógł w tej kampanii. Doświadczenia pokazały nam, że wyszło nam to bardzo fajnie. Mi zależało na tym, żeby przede wszystkim wszyscy czuli się komfortowo, wygodnie i żebyśmy zrobili to na wielkim luzie. Jak będziecie mogli Państwo później zobaczyć, Krzysztof i Jacek to idealne połączenie. Mamy kupę żartów, kupę śmiechu. Kiedy trzeba, pracujemy poważnie. I ta współpraca idzie nam gładko, prosto, nie mamy żadnych problemów. Efekty są naprawdę zaskakujące. Kampania z ubiegłego roku odniosła spektakularny sukces. Stąd idziemy tym tropem. No ja mam nadzieję, że każdy z nas wnosi w coś w tą markę i ona wspólnie tworzy ten nasz sukces i nadaje ducha i charakterowi Atlantika. I myślę, że tak. Myślę, że Krzysztof swoją osobowością, charyzmą, Jacek sercem włożonym w całą kampanię i ja całą pracą i otoczką tego wszystkiego dajemy wszystko z siebie i pracujemy na wspólny sukces. Ja, ponieważ te zegarki mają też różny charakter, są eleganckie i sportowe, więc na przykład też próbujemy znaleźć jakiś kawałek przestrzeni pofabrycznej, starej i w takich przestrzeniach. Chodzi też o pokazanie różnych energii, zegarków i też tej właśnie takiej fajnej energii Krzysztofa. Atmosfera i sposób taka więź, która się między nami pojawia podczas robienia takich zdjęć, to na pewno służy temu, żeby one były fajne. Tak, to jest hobby, sposób na życie czasem i jak to kiedyś fajnie Krzysztof powiedział, to jedna z takich prawdziwych biżuterii faceta, bo facet powinien nosić obrączki i dobry zegarek.